Cześć! W poprzednim odcinku dodaliśmy już zliczenie punktów za każdą marchewkę, ale w sumie gracz o tym nie wie, że punkty takie są liczone. Dlatego przydałoby się stworzyć widget, który go będzie o tym informować. W katalogu widget znajduje się katalog images i tam jest tekstura marchewki. Ale wróćmy do katalogu widget i tu stwórzmy widgeta. Klikamy prawym gdziekolwiek, user interface, widget blueprint. Będzie to prosty widget, nie menu, ale widget, który wyświetla punkty. Nazwijmy go widget HUD, czyli Head Up Display. Ok, weźmy dwa razy klikając do środka. No i mamy tutaj widget. Na samym początku stworzymy image, czyli stworzymy rysunek marchewki, żeby jasne było, co zdobył i po co i dlaczego. I że w sumie to powinien zdobywać. Jest tutaj coś takiego jak brush. I tutaj wstawia się rysunek, który trzeba wskazać. Rysunek, czyli teksturę tak naprawdę. Wejdźmy do images i zaznaczmy tutaj marchewkę. Ok, tekstura marchewki. Jest z przezroczystością, więc jest fajnie. Wklejamy, no i widzimy marchewkę. Rozmiar obrazka to jest 512x512. Tutaj nie musi być aż tak duży, ale powinien być kwadratowy, więc 256x256. Teraz marchewka jest dwa razy mniejsza niż w oryginale, ale wygląda całkiem zrozumiale. Ok, to jest marchewka. Zastosujmy jeszcze anchors, żeby zawsze trzymała się prawej strony ekranu, nieważne jaka będzie rozdzielczość. Jeżeli to będzie rozdzielczość w komórce, to zawsze będzie się trzymać prawej górnej strony. Nazwijmy też jakoś zrozumiale ten obrazek, na przykład IMG marchew. Ok, teraz tekst, w którym będą wyświetlane punkty. Przeciągnijmy tekst gdzieś tutaj i zmieńmy jego parametry. Będzie gdzieś znajdował się w tym miejscu, ale żeby był bardziej wyraźny i żeby dopasować jego wielkość, wpiszmy 12, wtedy łatwiej dopasować do jakichś wartości liczbowych. Niech będą na środku. Zmienimy nazwę na txt punkty. No i niech też zawsze znajduje się po prawej u góry, ale o tym za chwilę. Teraz zmienimy jeszcze wielkość, żeby jakaś była taka porządniejsza, 48 na przykład. Może trochę większa, chociaż wygląda całkiem dobrze. 62 może będzie tak w sam raz. Ok. Dodajmy też jakieś obramowanie do tekstu, żeby był bardziej wyraźny. Żeby na każdym tle był wyraźny, na białym, na czarnym i na kolorowym. Więc może 6 pikseli obramowania będzie w sam raz. Poszerzmy trochę pole, żeby jakoś tak lepiej wyglądało. I ustawię mniej więcej na środku marchewki. Powiedzmy tutaj, nie musi być idealnie. Niech będzie po prostu tak, ale niech zawsze trzyma się prawej strony razem z marchewką, dzięki czemu po prostu zawsze będą w tym samym miejscu znajdować się oba elementy. Wejdźmy teraz do graf. I stwórzmy zmienną, która będzie przechowywać punkty, którą będziemy wyświetlać jako tekst. Ok, dodajmy variable, tu już jest obrazek, ale to nie jest istotne. I stwórzmy tutaj jakąś wartość punkty gry. Niech będzie to inna nazwa niż jest nazwa w Game Instance, żeby się te nazwy nie mieszały. I zamienimy to na taką samą wartość, czyli integer. Na ten sam typ. Ok, integer. Teraz musimy skompilować, żeby mieć do tego dostęp w designerze. Jeżeli to skompilujemy, w designerze możemy zdecydować, jak i gdzie jako tekst jest wyświetlana ta zmienna. Tutaj mamy tekst na razie 12, ale zamiast wpisywać, możemy tutaj wybrać bind i wybrać zmienną punkty gry, dzięki czemu ta zmienna będzie zamieniana na tekst i wyświetlana dokładnie w tym miejscu. Ok. Wejdźmy z powrotem do grafu. Ponieważ chcemy, aby ta zmienna była jakoś pobierana. Na razie po prostu to są punkty, które zawsze mają 0. A możemy znowu skorzystać, tak jak wcześniej, z cast to instancja gry. Właśnie z tej instancji, która zawsze będzie przechowywać punkty, bo już zrobiliśmy mechanikę, która odnosi się i do niej dodaje tam jeden punkt. Tutaj wybieramy get game instance, ponieważ odnosimy się do instancji gry, która się nazywa instancja gry, i tutaj możemy skorzystać z punktów, które znajdują się w tej instancji, czyli get punkty. Uzyskujemy wartość punktów, no i w sumie to wystarczy. Wystarczy teraz, że przypiszemy te punkty do zmiennej punkty gry. I za każdym razem, gdy będzie ta wartość zmieniona, zmieni się też wyświetlanie punktów gry, które są w designerze wstawione. Ok, łączymy to z tym, no i punkty z punktami, żeby po prostu została przypisana ta sama wartość.
Kompilujemy, zapisujemy i teraz możemy wyjść, ale najpierw trzeba jeszcze tego widgeta wyświetlić, żeby nieważne w jakiej mapie wyświetlał się ten widget, to warto przypisać go do gracza, a nie do mapy, więc zaznaczamy gracza, możemy za tyłek lub za cokolwiek i wybieramy Edit Blueprint i wybieramy tutaj Open Blueprint Editor, dzięki czemu wejdziemy do naszego gracza. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda w viewporcie. Wygląda tak, tu ma kamerę za sobą, no i strzałkę, która pokazuje, w którą stronę ma iść. Ok, tutaj możemy dodać event, który nie był wykorzystywany w tym blueprincie tego gracza, a mianowicie event Begin Play. Nie był wcześniej wykorzystany, więc my z niego możemy skorzystać. I przy jego pomocy po prostu stworzymy widgeta, a dokładnie wrzucimy go na ekran. Na początku musimy go stworzyć, ok, i wskazać, że który to jest widget. Czyli w Content Browserze wybieramy widget HUD i dodajemy go do Create Widget, czyli tutaj, strzałką. No i Owning Player, musimy dodać Player Controller, OK, Get Player Controller, żeby odnosiło się do naszego gracza, OK, możemy to ładnie ustawić. No i teraz ważne, żeby wyciągnąć z Return Value z tego węzła i dodać klocek Add to Viewport, aby ten element był wyświetlany. Nie musimy ustawiać żadnej obsługi tego widgeta, po prostu on będzie wyświetlany. Kompilujemy, zapisujemy i możemy uruchomić grę, ale zanim to zrobimy jeszcze, dodajmy trochę więcej marchewek, no bo co z tego, że mamy jedną, jak przydałoby się ich więcej. Tutaj lepiej niech nie wchodzi w podłogę. Ok, no i może jeszcze jedną tutaj. Ok, możemy uruchomić teraz grę. Mamy gracza i marchewki, które podskakują, się obracają. Na razie mamy ich 0. Gdy podejdziemy pod jedną, mamy 1, pod drugą mamy 2, no i pod trzecią mamy 3. Gratuluję. Mamy 3 marchewki.